Piosenki, pioseneczki, piosyniuniuniunie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Byle do Maja. Dzisiaj przesłucham sobie piosenki z Armenii, Norwegii i Litwy, czyli kolejne trzy utwory, które zostały wybrane wczoraj w super sobotę. I te utwory usłyszymy w Rotterdamie. Oczywiście zanim zadacie pytanie, a gdzie Włochy, no to odpowiadam, że Włochy będą, jak zostaną, skrócone do 3 minut, bo są za długie, więc też poczekam na tą ostateczną wersję. I zanim przejdziemy oczywiście do oceniania, to oczywiście Was też zachęcam do tego, żeby zostawić opinię o tych piosenkach dzisiejszych, ale oczywiście wylosujemy kolejny challenge, kolejne zadanie, jakie mam dzisiaj wykonać. I'm scared. I dzisiejsze zadanie to... Już się boję. O! Ciekawe. Dziecięca konfrontacja. Porównaj dzisiejsze utwory z piosenkami tych państw wystawionych na Eurowizję Junior 2019, jeśli brały udział. No niestety brała udział tylko Armenia, więc tylko Armenię będziemy mogli porównać. Trochę szkoda, ale no cóż. Tak wyszło. No i Armenia właśnie wróciła w tym roku do swoich preselekcji Depi Evratesil. I jak dobrze wiemy, te preselekcje w 2018 roku nie przyniosły im finału, dlatego rok później, czyli w ubiegłym roku, postanowili wybrać wewnętrznie. Z ogromną nadzieją Serbuk też nie dostała się do finału, co więcej zajęła dla nich najgorsze miejsce w historii. Więc... No cóż, nadzieja matką głupich, prawda? Więc Depi Evratesil powróciło i tę preselekcję wygrała Athena Manukian i ona zaśpiewa utwór Chains on You. Athena urodziła się w Grecji, więc myślę, że Grecja jakimiś punktami sypnie w półfinale. I Athena też ma swój epizod w X-Faktorze brytyjskim, tam zbyt daleko nie zaszła, jej występ raczej należy do tych gorszych. Ale może Chains on You, 2 lata minęły i będzie dobre, zobaczmy. Niestety jedyne wideo, jakie znalazłem, jest dosyć wątpliwej jakości, więc wezmę jakby to pod uwagę przy ocenie, że jednak jakość jest jaka jest. O, oh, wow. Fajnie się zaczyna. O, dziewczyno. Trochę jak Beyoncé z 2006 roku. No wokalnie się nie poprawiła od czasów X Factora. Może trochę. Każda praca kończy się na boy. No, refren jest beznadziejny. Teraz mamy jakieś... ni to rap, ni to śpiew. Ma to fajny klimat. Przyznam szczerze. Taki całkiem, który mi się podoba, ale w ogólnym rozrachunku nie wiem, o co tu chodzi w sumie. Nie? Chcę być lambadziarą, chcę być królową, kim chcę być? Nie no, naprawdę, ten refren jest okropny. Powtarzanie Chains on You 15 razy. Jak znasz słowo boy i Chains on You, to znasz jakieś 75% piosenki. A jeszcze Diamond Shining on Me. Tak szczerze powiedziawszy, to ogromny plus za instrumental, za klimat, taki właśnie bardzo R&B, taki amerykański, super. To jest fajne, dopóki ona nie zaczyna śpiewać. Bo tekst jest pisany chyba przez 9-latka, czyli 3-klasistę. Powtarzanie jednej frazy 15 razy. Wow, odkrywcze, prawda? Jakby rozczarowało mnie to tak naprawdę. Uznaję jedną rzecz za potrzebną, za revamp. Uważam, że tutaj jest on jakby wskazany wręcz, że czegoś brakuje, nie ma efektu wow. Zaczyna się fajnie, kończy się mdło. Nijako. Po prostu. Jakby przez 3 minuty dzieje się tak naprawdę to samo. Nie ma tego, co by nas zaskoczyło. Przynajmniej ten sam koniec. Niestety Athena się nie poprawiła jakoś bardzo od czasów X Factora. I uważam, że ona też potrzebuje revampu. W sensie, no...
jeżeli chcesz być pewna siebie w obrazku, to bądź też pewna siebie na scenie i wokalnie przede wszystkim pewna siebie. Nie do końca jestem niestety zadowolony z tego wyboru. Znaczy nie wiem, jakie były inne piosenki, bo nie oglądałem tych preselekcji. Natomiast jeżeli to było najlepsze, to mam nadzieję, że będą to dopracowywać, bo jest potencjał, ale trzeba go mocno wygrzebać i pchnąć do przodu. Dla mnie, dla Armenii póki co punkty 4. To jest taki maks. A i właśnie jeszcze dziecięca konfrontacja. Myślę, że to jest proste, że jednak dziecięca piosenka, czyli Colors of Your Dream z Juniora była o wiele lepsza. Łatwiej wpadająca też w ucho. Fajny też miała klimat, więc w sumie piosenki ormiańskie mają ten plus, że zawsze są jakieś pod względem melodyjnym. Ale w takiej konfrontacji Eurowizja 2020, Eurowizja Junior 2019 wybieram jednak Juniora. I przechodzimy do Norwegii. Norwegia w tym roku także organizowała Melody Grand Prix, ale w trochę innej formie. Mianowicie tym razem odbyło się aż 5 półfinałów. W każdym wzięło udział 4 półfinalistów. Zostali oni przydzieleni do bitew, mniej więcej jak w Voice, tak dwóch i dwóch. I z każdego tego duelu przechodziła jedna osoba, czy jeden uczestnik, i ponownie ci zwycięzcy tych dueli walczyli ze sobą, i kto wygrał ten złoty duel przechodził do finału, i oprócz tego było też 5 automatycznych finalistów, takie Big Five Norwegii. I w ostatecznym rozrachunku wygrała Ulrike, która brała już udział w chociażby 2017 roku w Melody Grand Prix, tam walczyła o reprezentowanie swojego kraju, zajęła 4 miejsce, więc nie było tak źle. A w tym roku zaśpiewa Attention, więc jestem bardzo ciekaw, czy przykuje moją uwagę. Spodziewałem się balady, ale bardzo fajny początek. Taki głęboki. Czyli krzyczy o twoją atencję, o twoją uwagę. I w sumie taka ta piosenka się wydaje. Jest krzyk, znaczy nie krzyk, jest takie: hej, usłysz moje wołanie. To był refren? Czy ta piosenka nie ma refrenu? O, teraz chyba ten refren jest lepiej podkreślony. Ale fajnie, bo ten pierwszy jest taki zastanawiający, czy to jest już, czy jednak nie, czy będzie coś więcej. Świetny wokalnie. Wow! O! Złoto wszędzie, i sukienka, i deszcz, i fajerwerki. No już bardziej o uwagę się nie da starać, prawda? Z Norwegii bardzo solidna ballada, taka... Jednak ballada o miłości jest potrzebna czasami. I dobrze, że nie jest to takie, wiecie, ani nie jest to tkliwe zbytnio, ani też nie jest to o problemach pierwszego i trzeciego świata. Także ogromny plus za to, że jest to klasyczne, jest nieprzekombinowane, jest przykuwające. Mimo wszystko uważam, że Norwegia ma dobry utwór, ale z drugiej strony czegoś mi nadal brakuje i tak naprawdę mam wrażenie, że jak już ta piosenka się rozwinęła, to ona się teraz już skończyła. I może to jest mój problem jedyny tak naprawdę z tym utworem. Świetnie wokalnie, myślę, że tutaj nas Ulrika nie zawiedzie w Rotterdamie. Nie mierzyłbym chyba już tak wysoko, jak to było z Keino w ubiegłym roku. Myślę, że tutaj będzie więcej już na pewno u jury, jak u widzów, tak mi się wydaje. Niemniej jednak ja oceniłbym ten utwór na 6 punktów, tak myślę, że to jest po prostu poprawne. I tyle. I ostatni dzisiaj kraj to Litwa. Litwa zmieniła nazwę swoich preselekcji, ale jakby ich format nie uległ zbytniej zmianie, po prostu był krótszy. I tę preselekcję wygrał zespół The Roop z utworem On Fire. I czy będą ich nową nadzieją na zdobycie upragnionego miejsca w finale, bo jak doskonale pamiętacie, w ubiegłym roku zabrakło
naprawdę niewiele. Jeden punkt, jeśli się nie mylę, dzielił Juriusa od wejścia do finału, a przynajmniej od zremisowania z 10 miejscem. Może tym razem się uda. Zobaczmy. Chyba będziemy mieć styczne z jakąś formą artystyczną. Okej. Spora choreografia tutaj zachodzi. Na pierwszy rzut wygląda to trochę karykaturalnie, nie wiem jak to odbierać. Psychodela. Jednym słowem. I to tak i w obrazku, i w muzyce. Jest zabawa dźwiękiem. Wydaje mi się, że tutaj nie ma ograniczeń dla tych państwa, zespołu. I bawią się formą. To jest fajne. Mam ochotę stać i zacząć tak tańczyć jak oni, nie? Wow! Dzień dobry. Jestem zaskoczony. Wiecie, czego się obawiam? Obawiam się, że to może się skończyć jak w przypadku zeszłorocznej Portugalii. Że zostanie to odebrane jako taka sztuka, której nikt nie chce zrozumieć. Albo za jakąś karykaturę. No bo umówmy się, na pierwszy rzut te ruchy wydają się takie śmieszne. Ale powiem wam szczerze, że uwielbiam taką zabawę formą, zabawę muzyką, nieograniczanie się, a mimo wszystko nie jest to zbyt chaotyczne. Nie jest w ogóle chaotyczne tutaj. To wydaje mi się, że bardzo spójne i bardzo wyrównane. I bardzo chcę pochwalić Litwę za to, że się odważyła. Ja bardzo lubię odważne propozycje. Chociaż czasami mi się nie podobają, no nie ukrywam, ale jakby doceniam fakt, że ktoś się nie boi postawić na coś oryginalnego. Jeżeli chodzi o sam utwór, no to wkręca się. Ja już to gdzieś tam mi w głowie huczy i pewnie za chwilę będę oglądać to jeszcze raz i ćwiczyć choreografię. Do maja mam czas. Dla samej Litwy dałbym chyba punktów 8 w tej chwili, bo wydaje mi się, że taki plus jeden za to, że chcecie być oryginalni i że nie boicie się postawić na coś innego. Mam nadzieję, że wam się opłaci, po prostu. No dobrze, niestety dzisiejszy challenge nie wypadł może zbyt dobrze, bo tylko jedno państwo brało udział w Eurowizji Junior i nie mam zbytnio co tutaj porównywać. Ale oczywiście was również zachęcam do tego, żebyście porównali utwór Armenii z utworem juniorowym. Tak prezentuje się moje top 6 w tej chwili. Wydaje mi się, że chyba w ogóle jestem jakiś bardziej, nie wiem, łagodny w tym roku póki co. No ale to jest dopiero 6 piosenek, przynajmniej jeszcze 35. No właśnie, jak oceniacie dzisiejsze utwory? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Byle do Maja. Cześć! I wtedy przyszedł maj,